Pierwszym zawodnikiem, który tej wiosny został potwierdzony do Lechii Gdańsk, był Paweł Stolarski, prawy obrońca Wisły Kraków. Paweł, było trochę perypetii z tym twoim transferem, no ale cieszymy się, że w końcu trafiłeś do Gdańska. No też z tego powodu się cieszę, nie powiem, bo było dosyć sporo zamieszania wokół mnie, dlatego cieszę się bardzo, że już jest to za mną, że sprawa się wyjaśniła i mogłem trafić do takiego klubu jak Lechia Gdańsk. Założę się, że było co najmniej kilka czynników, dla których wybrałeś właśnie Gdańską Lechię. Powiedz, jakie to były czynniki? Na pewno chciałem po prostu zmienić otoczenie. Jak wiadomo, wiele szansy nie dostawałem gry w Wiśle Kraków, dlatego stwierdziłem, że czas na zmiany. Pracowałeś też z trenerem Probierzem. Trener Probierz wielokrotnie pokazywał, że stawia na młodych i że lubi to robić. Ty jesteś młodym zawodnikiem i dla ciebie też to jest z pewnością duża szansa. Tak, zgadza się. Współpracowałem z trenerem Probierzem. Wiemy, że lubi stawiać na młodych chłopaków. Też bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, dlatego cieszę się, że mogłem trafić pod jego skrzydła. Powiedz, twoją pozycją jest prawa obrona, ale nie tylko. Z tego co słyszałem, występujesz też na innych pozycjach. Tak, zgadza się. Prawa obrona, prawa pomoc, środek pomocy, lewa pomoc. Żadne te pozycje nie są mi obce, także można powiedzieć, gdzie po prostu będzie szansa, gdzie będę mógł grać, to pozycja nie robi dla mnie większej różnicy. Powiedz, jesteś młodym zawodnikiem, powiedz, jakie są twoje największe atuty, a nad czym będziesz jeszcze chciał pracować? Na pewno moimi atutami jest szybkość, siła, dobre uderzenie, natomiast na pewno będę chciał jeszcze pracować nad słabszą nogą. Czeka was ciężka wiosna, szczególnie te kilka spotkań do zakończenia rundy zasadniczej, kiedy to rozstrzygnie się, czy będziecie grali w górnej, czy w dolnej połówce tabeli. Te kilka meczy tak naprawdę zadecyduje o tym, o co będziecie walczyć w tych pozostałych kolejkach. Tak, zgadza się. Jest sporo meczy do rozegrania. Mamy do tego jeszcze Puchar Polski, dlatego będziemy dawać siebie wszystko i walczyć o jak najwyższe cele. A ja ci życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziesz grał tu bardzo długo. Dzięki. Dziękuję.